Cześć, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj rozpoczynamy serię Hardscore 3. Nowy sezon, trzeci sezon. Drugi sezon niestety nie zaliczał się do najlepszych, ponieważ zginąłem w drugim albo trzecim odcinku, już nie pamiętam. Nie, nawet czy drugi odcinek wyszedł. Szybko zginąłem. No też, że zginąłem, pamiętam, kiedy poszedłem po kości, po bloki kości poszedłem i mi zabiły pigliny, bo były trzy w jednym miejscu chyba. I mnie dojechały, bo nie miałem zbroi. Mam nadzieję, że z tą serią będzie lepiej, więc zapraszam was do oglądania. Okej, już końcówka odumania, więc odpalam nagrywanie. Już nagrywa? Nagrywa się bardzo dobrze. To jest ten moment, w którym wywala mi Minecrafta. Wait. Dobra. Ten moment, w którym rozpoczynamy kolejną serię na moim kanale. Na razie 4 FPS-y, jeśli cały świat załaduje, poczekajmy. 2 FPS-y, 3. 7, dobra, już trochę lepiej. Trzeba poczekać, że to są FPS-y, zaczekajcie. Trochę mniejsze czanki zrobię, żeby aż tyle nie było do wczytywania. Okej. Jest bardzo lagująco, ale chyba jest już trochę lepiej. 45 entity tu jest. Pod ziemią nie ma żadnego cave'a. Tam będzie cave. Dobra. To jest ważna informacja, że tu pod nami jest cave. Co byśmy chcieli najpierw zrobić? Jeden lagi mam. Siema, miner. To ja. Siema. Pierwsze co zrobimy, to zbieramy kwiatka oczywiście. To jest bardzo ważny przedmiot. Dobra. Za dużo HC gram, już jem pies pod ścinę zbierać. A to nie HC. Dobra, lagi mam mega. Nie zabierzmy się za zbieranie drewna. Chciałem od razu pójść do kopalni, byśmy zebrali sobie auto-jumping. Co to jest? Zawsze było... To chyba będzie tutaj. Nie? A tutaj, dobra. Bo jak wyjściłem, bo na tej wersji nie grałem Minecrafta. Jakieś coś fajnego tu będzie? Nie, żadnych fajnych tekstur do survivala. A, i tak będzie mi się wczytywać. Cały świat się znowu będzie przeładowywał. A, no dawaj, szybciej. Nie chcę mi się czekać. Okej. Ojej, jak ja nienawidzę tego. O, i Minecrafta mi wywaliło. Dobra, jesteśmy. Dobra, 20 FPS-ów, nie jest źle. Jest trochę lepiej. No 20-30. To już są takie... To już jest płynna grafika. To jest taka, no... Wiadomo. Nie jakaś bardzo płynna, ale taka dla oka wystarczająca. W sumie nigdy na tej wersji nie grałem. Nie wiem, co się zmieniło w 1.18. Wiem, co się zmieniło w 1.17. W 1.18 nie wiem. Bo Wild to było ten. Wild to była wersja... Czemu drzewa jest takie wielkie? Czemu tutaj są takie niskie i duże drzewa? Nie wiem. Zdziwiłem się trochę, tak szczerze. To są takie wysokie drzewa. Zobaczmy, co tu jest. 72 kratka, więc jesteśmy jakby na wyżynach. Jakie wielkie drzewa, co się dzieje? Tylko czegoś nigdy w Minecraftie nie widziałem. Czekajcie, trzeba się zwiedzić trochę ten świat, bo w sumie pierwszy raz gramy tej wersji. Więc... Dobra, nie zbieraj flinta, to nie jest UHC, Piotrek. Co? Jakie to jest wielkie? To nie są góry jeszcze. Ale się zachwycam tym Minecraftem. O lagi, nie idź pod wodę, Piotrek, wejrzy o lagi. Don't lag Minecraft, why I have 5 FPS-y. Idź do przodu. Dobra.
Jedno, czy ty możesz w Minecrafcie mi nie lagować? Nie, lepiej, żebym nie biegał, co? Miner, nie biegaj, bo masz lagi. Niech się wszystkie czanki się wczytują, tego jest za dużo. Dobra, potrzebujemy sobie jakieś moby? Nie, nie ma kopalni. Tam jest duża kopalnia. Tu jest gdzieś olbrzymia kopalnia pod nami. W tamtą stronę. Tutaj jest olbrzymia kopalnia. A, oglądało się to Biasza. Przez laga widziałem. Przez laga, widzieliście to, to nie był XR, to był lag. To był lag gry. Da, ja bym sobie jedzonko chyba najpierw zrobił jednak. Więc siekierka. Albo w sumie killowi zrobimy sobie od razu kamienne rzeczy. Jeden. To potrzebuję 6. Sorry, że dzisiaj taki... Nie będzie żaden odcinek tryhardowania, taki luźny. Chcę wszystko sobie zwiedzić, wszystko zobaczyć. I takie tam. A może tak zrobić? Dobra, nie ta wersja. To nie 1.8. A, 1.8 było takie proste. Teraz trzeba iść 500 klatek w dół, żeby diamenty znaleźć. Dobra, krówki do zabicia. Dobre mięso z krówki, zawsze dobre mięso. Dużo, 1,5 pałki głodu oddaje. Ale te siekiery tu są zepsute. Te kryty nie wchodzą, tak? O, jednak wchodzą, dobra, już się bałem. Co to jest? Taki cave? W tym na 1.17 gram jeden raz, więc... O, jakieś dziwne pnącza. A jak to zniszczę, to wypadnie? Nie, to tam jest jeszcze jedna. Nie, tam są dwa chyba. Nie wiem, czy mi tyle jedzenia wystarczy w sumie. Boję się trochę, ale najwyżej raz się żyje. Nową serię zrobimy. Idziemy w dół. Kopalnia jest gdzieś w tamtą stronę. Czekajcie, F3. Tam jest 6 entity, 7. Natomiast już 55. 7, pod nami jest dużo. Pod nami jest 7 entity. Gdzieś tutaj. To jest ważne. 10, 11. I tu jest mobów. Dobra. Tutaj będzie bogato w moby. No, ho, ho. Aha, bo to Lunar ma widzenie w ciemności, więc niektórzy mogą pomyśleć, że taki cheat trochę. Kanion. Ten kanion ma tam jakieś ugłębienie. A i ten Deep Slate, czy jak to się mówi, nie wiem. I to jest ta miedź. W ogóle ciekawostka, dzisiaj znalazłem na ulicy miedzianą monetę wartą 500 zł. Pogchamp. Węgiel. Nie, bardzo niekomfortowo się czuję obok wielkiej przepaści, w którą jak spadnę, to zginę. I tam jest creeperów. Jeden creeper i po serii w sumie. Dobra. I będę musiał od nowa odcinek nagrywać, bo posunąłam nagrywać. Pasowało wrzucać odcinek, w którym ginę w pierwszym. Ale nie, nie wiem, jak to zrobię. Raczej nie chciałbym wrzucać odcinka, w którym ginę. Bym się zastanawiał, czy wrzucać, czy nie, bo to by było w sumie bez sensu. Chyba od nowa nagrywał. Dobra, dużo węgla. Dużo węgla. Super. Przepalimy sobie to mięsko w sumie. Bo przepalone oddaje. Umówmy się szczerze, powiedzmy sobie szczerze, że przepalanie mięska oddaje. Tak naprawdę szczerze. Umówmy się, że przepalanie mięska oddaje. Dobra, szkielet. Boże, te diamenty, bo tam pewnie 17 poziom jest. Chociaż z tego, co kojarzę, to teraz im głębiej, tym więcej diamentów. O, mięsko. Jeżeli jaki tytuł dam tego odcinka? Pierwszy raz na 1.18. To jest wersja jaka? Tab? To jest wersja 1.18.1, dobra. Dziękuję. A, już sobie zniszczymy. Mamy fajne mięsko. Chciałbym pójść po tamto żelazo, by się mega przydało. Żelazo też oddaje, bo jak masz żelazne tulsy, żelazną zbroję, to jesteś bogaty. Ale diamentowe lepsze oczywiście. Dobra, gdzie jest to żelazo? Tu jest też żelazo, dobra.
chcę spaść. W ogóle ja wiem, że teraz fortunka chyba działa nawet na żelazo. Tak mi się wydaje, nie jestem pewien, ale chyba działa. Dobra. Prawie spadłem, w ostatnim momencie shifta kliknąłem. Dobra. Spalamy żelazo nasze. Będziemy tak stopniowo wchodzić. W ogóle ile trwa odcinek? 10 minut, tak długo? To się nie wyrobię w pół godziny. Zobek z koblem. Jak oni olawę, to bym na nich spuścił. Nie wiem, jak teraz szybko się lawa rozlewa. Jak to się przepali. A ja w tym czasie będę robić schodki w dół. Bo chcę bezpiecznie to wszystko zrobić. Nie chcę gdzieś skakać do wody. I tak będę musiał mieć później miejsce, żeby wrócić na górę. Oh shit, co ja odwaliłem? Nie, proszę zombiaczki, nie. No nie, nie. Nie chcę ginąć. Dobra, raczej mnie tutaj nie dorwą. Shifta puściłem. Akurat była dziura i shifta puściłem. A jaki ja jestem bohater. Dobra, idę tam na górę. A zawsze muszę coś zwalić. Ale na szczęście nie zginąłem na trzy serca. Jeszcze żyję. Koks. Zaraz powinien być ten cave, to się dobudujemy do naszych schodków. Ale mam lagi. Tutaj przez te. Dobra, no gdzie jest ten tunel, bo zaraz mi się kill off zniszczy. Tutaj i teraz do przodu. Gdzie to jest? Boję się trochę. Bo już sporo przekopałem do przodu. Dupa trochę, muszę drugi kamienny kilo robić, bo jedno żelazo mi brakuje. Pod nami to jest? Przecież wątpię. Bo to było prawie do powierzchni. Dziura. I co tutaj jest? To powinien być chyba cave, czy nie? Co tutaj jest? No nie widzę stąd. Spadamy tam? Nie, bez sensu. Ja nie jestem bójca. Co ja mogę teraz zrobić? Potrzebuję żelazo. O, mamy ten cave, super. My tam byliśmy gdzieś. Nie, tam byliśmy. Tam jest nasz piecyk. To będziemy mieli już dobudowanie. Dobra. O tak. Mam już się na dół, więc to po części wszystko się udaje. Więc dobra. Tutaj sobie idziemy. Idzie ten piecyk nasz. Ja, ten syre to jest jedzie. Pana się myśli, aż powinienem być żelazem. O, jak fajnie. O, jak pięknie. Tego to ja potrzebowałem. Chyba teraz przypadkowo uderzyłem w mikrofon, więc jak to się nie wyciszyło, to sorry. Biedne łóżka. Dobra. Tu był piecyk. Super. Dobra, idziemy tam na dół. Zrobimy sobie pyk. I nawet dwa żelazne. A co? Stać mnie. Dobra, tutaj były te schody. Tutaj tak szybko się schodzi na tej wersji po tych schodach? Tak zawsze było, nie wiem. I tutaj w górę szedłem, tak? Nie. Tak, w dół tutaj szedłem, dobra. Czyli tak trzeba iść. Dobra, i teraz tutaj w dół.
którym jesteśmy poziomie? Tutaj już, nie, jeszcze tutaj nie mogłyby być diamenty, bo na 11 jest chyba najwięcej, tak? Nie wiem. Dobra, szybko! O, biegniemy! Biegniemy! I tu jest mobów! Nie, tu jest tak mocno w dół! Ja zginę, ja zginę. Nie chcę ginąć. Jemy mięso. Już na 2 mięsa poszły. Ile tu jest zombiaków? Musi jeszcze diamenta tu lapić. One są takie szybkie. Chyba. Lecimy. Szybko. O nie, one tu już idą. Help me. O nie. Czemu ich tak dużo? Dobra, lecimy z nimi. Się do mnie pchają. A, pomocy. Pomocy, nie, nie. O nie, mam przerąbane, co? Tak. Pomocy. A zabiłem jednego. No tu idą. Tak, na dół trzeba ich knokować. To jest plan. O, dostają hit. Ile ich jest? To jest jakiś rajd. Wszystkie na dół i tyle. Dobra. Ale ich seria to było za dużo. Już ich nie ma. Jeszcze idą. One mnie rajdują. I tam jest expa. O nie. Dostałem laga. Dobra, zabiłem. 4 tylko. Rotten Flash. Jeden przeżył. Dobra, idziemy na PvP. Na PvE. Jaki to był klacz sarąbisty. Ale jestem dobry. Dużo ich tam jest. 4. Nie! Znowu to samo shift mi puścił. Ile expa? Dobra, jesteśmy bogaci. Lecimy do przodu. Jaki jestem głupi. Żałem, jeszcze nie zginąłem. Jakie to jest głębokie? To jest aż tak głębokie? Jak tam jest lawy? O co chodzi? Minecraft. A myślę, że diamenta te pnącza. Ile tu zombiaków jest? Pomocy. Pomocy. Pomóżcie mi. O, diamenty. Coś mnie bije. Nie, to chyba od upadku. Lecimy po moje diamenty. Moje, jak se... Tam? Pnącza. Dobra. Ten zoom jest akurat dobry. Bo mogę od razu wykryć, czy to pnącza, czy diamenty. Ja nie idę na razie po diamenty. Na razie potrzebuję żelazo. To jest priorytet. Bo zaraz creeper przyjdzie, mnie wysadzi i tyle. Nie chciałem tak tryhardować, bo to jest niebezpieczne. Z takim seta w ogóle. Ale no wyszło jak wyszło. Niestety. Chciałem to zrobić na spokojnie, ale wpadłem tutaj, bo mnie zombiaki pogoniły. I wpadłem gdzieś na poziom minus 50. Nawet nie chciałem tu przychodzić. Ale uciekałem przed zombiakami. Pomocy. One tu idą. One jeszcze mnie gonią. One są chore. Jakie to jest piękne. Jakieś stalaktyty, stalagmity i stalagnaty. O, geoda. Nie, na razie nie zbieram. Mam ze sobą itemy. Szkielet. Zombie. Tam jest dużo żelaza, będę o nie walczył. Dobra, lecimy po te żelazo. Tu jest tyle żelaza. Ha, diamenty. Dobra, to już to wykopię, bo to blisko. Dobra, super. I achievement. Diamenty. Jest zrobiony. Jakie to jest? Co tam jest? Jakiś squid żółty. Żółty, niebieski. Świecący. Nie, że szkielet tam jest. No czemu tu mnie nic tak nie lubi? Makafy nienawidzi. Musiał mi zespić szkieleta. Nie mógł zombiaka. Zombiaka zrespił, ale... O, kolejne diamenty. To jest za łatwe. To jest za dużo diamentów tu jest. Kolejne diamenty. O nie, no on mnie zobaczył. Już jest po mnie. On mnie... O nie. Proszę powiedzieć, że to nie jest koniec. O, ale skok to był. Dobra, klepią się. Dobra, brawo, pająk. Uratowałeś mnie. Dobra, nie mam jeszcze nici. Nie, no, wędka tu nie działa, to nie UHC. Zapomniałem. Zapomniałem, że to nie UHC. A dużo żelaza potrzebuję. Serio. Przewalona sprawa. W
każdej chwili może mi coś wyskoczyć na łeb. Diamenty są. Dobra. Cel to żelazna zbroja i diamentowy miecz. I diamentowy kill of maybe. A jak to się uda, to kończymy odcinek. A jak zginę, to mam wywalony. Dobra, kopiłem wszystko. Abym nie zginął, proszę. Super, taki hardcore są. Jak to wciąga mega na samym początku. Potem jak już będę miał, jak się uda mieć zarąbiste itemy, jakbym przeżył, to będziemy co odcinek walić wiadro z najwyższej kratki do najniższej, żeby to się kiedyś skończyło. Tak, o. Dobra. Hardscores 3. Ale już były takie emocje. Ja już myślałem w kilku momentach, że jestem martwy. Dobra, zaraz będę mógł kończyć, przestać, będę mógł skończyć kopać. A tutaj dużo żelaza jest. Jakie to jest piękne. O, enemy. Jeszcze mnie hitnął. Skubany. Zjemy cię, twoich przyjaciół zjemy. Dobra. Brutalny miner. Dobra. Zakoblujmy się tutaj. Znaczy zaandyzytujmy. Potrzebujemy sobie zrobić takie małe pomieszczenie czarodzieja. O, więcej żelaza też się przyda. Wszystko. A, jedna sztuka, super. Jestem szczęśliwy. Dobra, tak. Z tego można zrobić to, czy nie? Można! A ja nie wiedziałem nawet. Dobra, to robimy o tak. I tyle picyków nam wystarczy. Raz, dwa, trzy. Mamy ile węgla? Jak musimy na 5, to słabo. A dobra, będzie dobrze, bo to tak sobie zrobimy, jest po 6, więc jest git. Dobra, tak. To jest bardzo szybko się przepali, to jest kwestia chwili. Tak. I tak. Może tutaj jednego dodać. Dobra, git. To jest nasz mały pokoik. A my w tym czasie, jak to się przepala? Tutaj sobie tu zaznaczymy. Oczywiście piękną statuetką przedstawiającą, nie wiem, krzyż. Nie, to nie wygląda jak krzyż. Nie, jak to wygląda w sobie. Nic mi to nie przypomina. Dobra, gdzie ten diament był? To jest chyba ten żelazny vein, czy jak to się nazywa, nie wiem. Żyła. To wejny chyba. Nie wiem, nie umiem w angielski. O, diament. Idziemy po niego. A tylko, żeby nic mnie nie zabiło przy okazji. Proszę. Złoty zombie. To jest niebezpieczne, co teraz robię. Nie powtarzaj się tego w domu. Idziemy tutaj w dół. Tutaj do góry. Tak. I lecimy po diament. Nad lawą. Budowanie się nad lawą, szkielet na dole. Co się może stać się dobrego? No nic chyba. Dobra, udało się. Gdzie ten diament? Tutaj. Proszę, by było więcej niż jeden. Ale raczej będzie jeden. Jest więcej! Super! To jedno nam jeszcze brakuje w takim razie. I mamy to, czego potrzebujemy, czyli killowy miecz. Tak? Tak, jeszcze jeden diament. Slime! Nie ma tu nigdzie. Nie ma. Dobra, idziemy po nasze żelazo. Zrobimy sobie całą żelazną zbroję. Żelazny diamentowy miecz. I jeden diament i będziemy mieli misję odcinkową skończoną. Czyli jakieś podstawowe tulsy. Dobra, tutaj jest nasz pomnik, więc od razu wiemy, gdzie się udać. No i to jest nasza kryjówka. Wszystko się przepaliło w tym czasie, więc no, dobre to było. Dobre posunięcie. Bierzemy wszystko, węgiel został, to bierzemy. Piece skopiamy, bo w sumie piece są expensive, jak na razie dla nas, więc się mogą przydać. Robimy tak. O, już tam jak do mnie idzie. A nie, zaczekajcie, tak. Tak. Git.
Tak. Pyk, pyk, pyk. No, i teraz to my mamy. To jesteśmy gotowi na klepę. Panie zombiaku, teraz to ty nawet do mnie nie podchodź, masz do mnie podejście teraz. Dobra, o, tam był ten diamencik, więc od razu sobie do niego polecimy. A, nie wyszedł klacz, a było tak blisko. Dobra, zróbmy akcję niczym Tobiasz Gaming. Patrz, jaki to będzie skok. Wow! No i chodźmy do tego diamenta. Tak, o drewnem. I akcja jest, będzie wykonana. Sobie też lapis weźmiemy do enchantowania. No. Więcej będzie? Jest więcej nawet. Czyli jeszcze jesteśmy z jakimś dodatkiem. Na plus. Dobra. Zróbmy sobie tu jakąś małą bazę. I raczej będziemy kończyć. Bo ile to już trwa? Nie, nawet pół godziny się zmieścimy. Więc fajnie, bo myślałem, że się nie wyrobimy, a tutaj się okazało, że można jak najbardziej. Ale tak. Ale do pół godziny ten odcinek będzie trwał i tyle. Się mówię. Co nam szkodzi? O, jeszcze coś odkryłem. Jakąś kontynuację, jakiegoś małego Kejwiszona. Wow, pięknie to wygląda. Wiem, że tam były jeszcze diamenty, których nie zbierałem, ale tutaj w tych Kejwach jest pełno diamentów. Chyba tutaj żelazo jakieś. Chodź o tym Kejwem. Co jeszcze nie wykonaliśmy challenge'u, bo musimy zrobić diamentowy kill-off. Jen, jaki ten cave jest zgliczowany. Jest taki głupi. Jak ja. A nie zajmowałem jak coś. Chodźmy na dół. Jaki spływ. Zaraz będziemy przy bedroku normalnie. No gdzie to jest? No. Gdzie ja jestem? Super! Gdzie ja jestem? Na poziomie minus. Taki. Tak nisko można już upaść. Upadłem tak nisko. Tak, pokopię się do bedroka, jutro będziemy. Nie, pojutrze w sumie, bo w czwartek jest odcinek. To w czwartek będziemy kopać diamenty. Dobra, bedrock jest tutaj, więc. Na tym poziomie. O, tutaj będziemy sobie kopać. Odcinek trwa już zaraz pół godzinki, więc zróbmy sobie taki diamentowy kilofek. Fajnie by było, jakby tu jakiś cave był. To by mi mega ułatwiło sprawę. Ale nie, niestety nie. A ja jeszcze jeden żelazny! A, Piotrek! Takie marnotrawstwo. Myślałem, że zużyję dwa w tym odcinku, a się udało jeden. I mamy bardzo fajne narzędzie, bardzo fajną zbroję. Wszystko mamy w tym odcinku zrobione. Będziemy kopać też sobie na boki, bo to większa szansa na diamenty. Bo mamy jeszcze 1,5 minuty, więc jeszcze szansa na jakieś diamenty jest. Może i mała, ale. Może jeszcze coś znajdziemy. I tak w tym odcinku zrobiliśmy bardzo dużo. Ale w następnym będziemy raczej wychodzić na powierzchnię, bo nie zostało nam zbyt wiele jedzenia. Więc może trochę sobie pokopiemy w następnym. Będziemy kończyć. I pójdziemy na powierzchnię. Może poszukamy jakiejś wioski czy coś. Chociaż nie wiem, jak teraz z tymi wioskami jest na tej wersji. Myślę, że cave. Te wersje Minecrafta. Bardzo fajnie się nam dzisiaj udało. Ja już naprawdę kilka razy dzisiaj myślałem, że jest po nas, a się udało dotrwać cały jeden odcinek. O! Lawa chciała nam zrobić kuku. Chciała nas zabić. Ale sprawdźmy, co jest za tą lawą i raczej będziemy już wtedy kończyć. Może się uda jeszcze jakieś diamenty, jak to jest cave. Już wątpię. To chyba tak.
Nie, to tam się nad tą lawą coś jest. Może jakiś taki mały cave'ik? Mini cave? Tak, tu jest jeszcze jakiś cave'ik. To zobaczymy, co tu jest. Nie, to jest duży cave. Tylko to jest zgliczowane, czy nie? Nie. To jest normalny cave'ik. To jest szansa na diamenty. Duża. Ale chyba nie. Chyba mam pecha i nie tym razem, co? Chyba nie. Dobra. Dwa creepery tam na mnie czekają. To super. Cieszymy się. Nie, poza tu idę do nich. Dobra, zakublujmy się, bo nie chcę mieć z nimi nic wspólnego. Z tymi creeperami głupimi. Najgorsze stworzenia. Chodźmy tutaj. Nie wiem w sumie, jak tutaj się teraz diamenty respią. Nie wiem, czy tutaj mogą być diamenty. A jak powiedziałem, że sprawdzę całego cave'a, to sprawdzę. Chociaż nie, tutaj chyba nie możesz być diamentów. To jest za wysoko. Dobra, to chodźmy na dół i będziemy kończyć ten odcinek. Jutro będzie tylko, znaczy pojutrze, fu, będzie tylko trochę kopania, bo mało jedzonka mamy. Ale może chociaż jedno diamenty sobie znajdziemy. Jedną rudę. Tutaj jeszcze coś jest. Nie stąd przyszedłem, dobra. To nie, jednak tutaj nic nie ma chyba, co? Jeszcze. Już się powiem, że do lawy wpadnę. Na szczęście nie. Patrzę sobie z tą stronę i będziemy kończyć. Ale to chyba to samo na powierzchnię. Nie, złoto? Tutaj to zakręca. Wow, to jest od tego kewa, w którym byliśmy. O nie, mały. Pieryt. Nie przejdziesz tu. Nie przejdziesz! Nie przejdziesz! Nie przejdzie! Ginę. Ginę. Ginę, 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 ginę. Nie, 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 nie. Mały kurczybek. Przejdę, 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 przejdę. Jest Piotrek! Nie! Nie. 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 Jest. Jen. Dobra, to nie kopiemy już jutro. Takie emocje ledwo co przeżyłem. Trzy serca. Nie, dwa i pół miałem. Jen. Dobra, dzięki za oglądanie, już mam dość. Do zobaczenia pojutrze i pa. Do zobaczenia w czwartek. Ale oko mi się skiczywało przez ten hełm.